Cześć! W tym odcinku pokażę, jak w prosty sposób zwiększyć zasięg domowej sieci Wi-Fi przy pomocy urządzenia Smart Wi-Fi Box. W zestawie znajdziemy urządzenie, zasilacz, przewód Ethernet i instrukcję. My jednak nie będziemy konfigurować urządzenia według tej instrukcji. Pokażę Ci inny, prostszy i szybszy sposób, a mianowicie instalację przy użyciu smartfona z aplikacją Mój Fanbox. Linki do pobrania aplikacji znajdziesz w opisie pod filmem. Uruchamiam aplikację Mój Fanbox i wybieram Przejdź do instalacji. Pierwszy ekran to strona informacyjna. Po kliknięciu Dalej widzę, co zawiera mój zestaw. Przed rozpoczęciem instalacji aplikacja sprawdzi Twoją sieć Wi-Fi. Jeśli sieć ma dwie nazwy, czyli widzimy dwie sieci, 2,4 i 5 GHz, to trzeba połączyć te nazwy w jedną. Klikamy kolejno Zmień ustawienia Wi-Fi i połączenie sieci 2,4 i 5 GHz. Teraz możemy wrócić do instalacji, klikając strzałkę w lewym górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy Kontynuuj instalację i Wi-Fi. Podejdź z telefonem do Fanboxa i w aplikacji wybierz Kontynuuj instalację. I to jest to, co najbardziej mi się podoba. Aplikacja podpowie Ci, w którym miejscu powinieneś podłączyć urządzenie. Jeśli aplikacja potwierdza, że znajdujesz się w dobrym miejscu, to znaczy, że odległość od modemu jest odpowiednia, to w tym miejscu podłącz Smart Wi-Fi Box. W telefonie kliknij Wybierz tę lokalizację i kontynuuj instalację. Aplikacja krok po kroku podpowie Ci, co robić. Teraz poczekaj, aż dioda tryb zaświeci się na pomarańczowo. W kolejnym kroku aplikacja poprosi Cię o wciśnięcie przycisku WPS na urządzeniu. Wciśnij go, a w aplikacji zaznacz, że to zrobiłeś i kliknij Kontynuuj instalację. To samo zrób na modemie i poczekaj chwilę, aż urządzenia sparują się ze sobą. Gotowe, wszystko się udało. Od tej pory Twoje urządzenia będą automatycznie łączyły się z najlepszym źródłem Wi-Fi, z Fanboxem 3.0 lub Smart Wi-Fi Boxem, w zależności, które z nich będzie miało lepszy sygnał w danym miejscu. I to by było na tyle. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.